Witam Was z pokładu dziada. Z racji tego, że kupiłem sobie GoPro 8, to jadę teraz po jakieś akcesoria po Warszawie pojeździć. Prawdopodobnie będą albo w Ola Parku, albo w King Cross. To się chyba nazywa tam gdzieś na Pradze. Także no, ja palę dziada. Upierniczony strasznie, nie wiem czy to będzie widać, ale jest uwalony równo. To jeszcze mi trawę golili wczoraj, o. No to nieźle odjebałem bez rozgrzania tej świecy żarowej. No nic. Boże, jaka ta szyba jest brudna. No dobra, no to ja jadę do Ola Parku wpierw. Ciekawe czy jeszcze pamiętam jak się tam jedzie. I zobaczymy, co będzie tam do kupienia. A ten film można potraktować jako taki test tej kamerki. O, myślę, że będzie spoko. W ogóle to powinienem sobie, o, nie wiem czy to kamera uchwyci, wymienić pióra w wycieraczkach, bo zbiera tak słabo, że szok. Nie wiem, tu na podglądzie średnio to widzę, na kompie zobaczę. No ale nic, no. Muszę jakieś markowe kupić te pióra, a nie najtańsze badziewie skerfe jak jest. Tym razem w Boscha zainwestuję. O, taki plan. Chyba słabo skręciłem, tak mi się wydaje. Albo może i nie. A raz się wszystko okaże, bo chyba nie w tę ulicę serio skręciłem co potrzeba. Tak to jest jak się jeździ na pamięć, a się ostatnio tędy raz jechało. O ja pierdolę. 5 lat temu? Dobra, pojadę tak jak oni, ej. To jest jakiś zakaz ruchu. Dobra, już widzę jak się jedzie. No cóż, no tu metro chyba kupią, nie? Czy coś w tym stylu. Drogę robią jezdnię, to kupali metro teraz, to nie wiem. Kostkę kładą jezdnię, nie wiem, dobra. W dupie z tym, yo. Zobaczymy, gdzie dojadę. Dobra, udało mi się dojechać do Ola Parku jakoś. Teraz kamery nie będę brał, pierdolę. Nie będę się pajaca robił większego w tym sklepie. Dobra, idę do RTV i zobaczymy, co będzie dalej. No dobra, udało się kupić to, co chciałem kupić. Teraz będę wracał do domu. Mam nadzieję, że coś się nagra tutaj ciekawego. No jak nie, no to lipa. W sensie, no bo i tak... I tak, że tak powiem... Kamerka jest po prostu za wysoko w tym momencie na mnie. I pewnie tutaj część widać sufitu, ja tutaj niby zrobiłem sobie wcześniej preview, zanim zacząłem nagrywać, tak jako tako. No ale nie wiem, kurwa, jak tu wyjechać stąd teraz. Dobra, tędy. Powiem wam, że takie śmieszne uczucie jest, jak się ma to na łbie, tą kamerkę. Spróbuję się jakoś rozwalić tak, żeby było, może to lepiej widać, o ile to widać, dobrze.
Nie wiem, czemu te preview nie działa w czasie rzeczywistym, jak się nagrywa. Szkoda. No nie, to nagram jeszcze kawałek. I zobacz, i wyłączę nagrywanie i zobaczę wtedy, jak się nie będzie nagrywać, czy coś widać, nie? Teraz to pewnie tak. Jakbym w ciężarówce jechał, to nie byłoby problemu, bo tam szyba jest prosta. Dlaczego nie jedziesz? Masz strzałkę, jedź. Dziękuję. Nie lubię trąbić na ludzi, wiecie? Serio, nie lubię trąbić na ludzi, bo to no kuźwa, no co z tego, że ja zatrąbię? Dobra, jadę. Wymuszamy pierwszeństwo po mistrzowsku. Bo to no co, no zatrąbię i co? Pała mi od tego nie urośnie, tylko ludzie będą na mnie denerwować się. To po co mi to? Poczekam chwilę, no widocznie kobitka albo facet się zaspali czy coś, tyle no. Nie mogłem nie przeciąć tej linii ciągłej, więc no sorry. Nie było innego wyjścia. Jak widzieliście, cały czas była ciągła albo podwójna ciągła, a pas zmienić musiałem, bo stał ten ciągnik czy coś. Jesteśmy na Bemowie w tym momencie, w Warszawce. Zjadłem za słabe śniadanie, wam powiem, bo jestem kuźwa głodny. A ja sobie tutaj, jak widzicie, o, nie wiem, teraz chyba widać, taki zestaw kupiłem, akcesoriów do kamerki. O panie, 170 zł kosztował, sporo tego tutaj. O, to jest w ogóle fotoradar, nice. Także no cóż. Bo potrzebuję na wyjazd rowerowy, także no. Bo jedziemy z ziomeczkiem na rowery i z drugim ziomeczkiem, tak jak ostatnio, co był ten trip Gdańsk-Szczecin, co te 430 km zrobiłem i wszystko było nagrywane starą kamerką GoPro Hero 3 z ręki, no to stwierdziłem, że wypadałoby teraz zrobić upgrade, zwłaszcza, że jedziemy w góry. Ale nie powiem, gdzie dokładnie. Zobaczycie, jak już się nagra. Dobra, jadę na żółtym. Jedziemy w góry i... No i chciałem mieć ładniejszą pamiątkę, dlatego kupiłem te wszystkie montaże, nie? I tak samo tutaj, no. Ciągła linia, niby mam to traktować jak ściana, ale ja skręcam w prawo, no. O, teraz mogę. Dobra, przerwę nagranie, zobaczymy co z tego, tylko jak skręcę, bo tutaj się dużo dzieje. Tu metro robią przecież. Tu się dużo dzieje. No to pojechałem. Dobra, powiem wam tak. Ogólnie się spoko nagrywa, chyba. Zobaczę, jak wrócę. W sensie ten klip, co nagrałem. Czy to w ogóle będzie miało sens wstawiania? Jak nie, to nie wstawię. Jak będzie miało, to... to wstawię. Tak czy inaczej. Nie wiem, czy tak być powinno. O, patrzcie, stary policyjny samochód z filmów takich jak... ze Stanów Zjednoczonych, ale z filmów takich jak... Akademia Policyjna na przykład, o. Także no... nie mam teraz jak wziąć na przykład jakiegoś selfie sticka, żeby sobie trzymać wygodnie kamerkę. No ale trudno. Jak... kurde, co miałem powiedzieć? A, już wiem. Że wszystko fajnie, pięknie, to się fajnie trzyma na obie. To cudo. Tylko problem jest taki, jest problem. W sumie normalne, nie? Ale ta kamerka GoPro się strasznie mocno nagrzewa. Ona się bardzo mocno nagrzewa, jak się nagrywa przy 4K przy 60 klatkach, nie? Pewnie tak musi być, no ale cóż. Nagrzewa się mocno. I jeszcze, jakie rzeczy będę musiał do tego kupić? Baterie. Ze dwie, może kupię jedną albo dwie zapasowe baterie. Pewnie oryginały, bo chciałem kupić ostatnio, wczoraj chciałem kupić zamienniki, ale niestety ich nie mieli, więc skończy się na tym, że będę miał oryginały, bo łatwiej je dostać po prostu.